Autobusem jest najbezpieczniej. Lepiej plan powtórz. Ja wchodzę pierwszy, załatwiam dziewczynę, kajdanki i bomb. Potem wchodzisz ty z ciężkim sprzętem, ja na czatach. Wiercimy, zawieramy kasę i wychodzimy osobno tak, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Boże, po co to? Za każdym razem jak się najebiesz, to mówisz, że chcesz się na nim zemścić. To teraz masz okazję. Na trzeźwo i z dobrym planem. Bilety do kontroli. Bilecik. Szukam. $200 za dwa przystanki? Przecież to jest rozłów w biały dzień. Na każdym kroku nas okradają w tym kraju. Tym bardziej, że to ja musiałem zapłacić za ciebie. No to tym gorzej. Posłuchaj, ja ci to wszystko oddam z tego skoku, tylko ja teraz nie wziąłem gotówki, no bo co będę po tych kieszeniach tutaj powypadam i zgubił to i po co? Dobra, czekam na sygnał. Hasło? Sowa. I przyjaciele. A co, ty czekasz na zmianę hasła? Pierwszy raz. Co? No, tracimy dzisiaj dziewictwo. Wypraszam sobie, mam żonę. Zuch. No to na co żona nie godzi się w sypialni? Ty jesteś pani Natka, znaczy pani Natalia, Natka. Kochanie, ja dla ciebie mogę być kimkolwiek chcesz. Tak, tak, ale nie, znaczy... Kolega polecił mi panią Natkę i ja bym z nią chciał. Polecił kolega? Tak. Natkę? Po czymś takim? To będziesz się musiała wyspowiadać. A po co? Jak człowiek zaraz na nowo nagrzeszy? A któż nie ma pokus? Bo to jest tak jak z praniem. Trzeba dbać o higienę. Brudzisz i pierzesz, pierzesz i brudzisz. I tak w kółko. No, do miłego. Jaka kolenda? COVID jest. Ten to w ogóle Max Kwadrans, także masz farta. Hej. A właśnie, bo ja mam poczekać, aż pani wywoła, czy zapukać do gabinetu? Przepraszam, można? Jezu, nawet kwadransa przerwy. A, nie, to ja poczekam. Nie, dobrze, dobrze, wejdź, wejdź. Godzina czy do pierwszego gola? Słucham? 300 zł do pierwszego gola, 400 godzina, a dzisiaj wyjątkowo przy 2 godzinach trzecia gratis. 3 godziny? Ja przepraszam, ale to dużo jest takich panów, co potrafią w pełni wykorzystać 3 godziny. A to jest zawodowa tajemnica. To oczywiście. Dobra, to jak będzie? A, tak. To ja poproszę to
te opcje do pierwszego gola. A, ale za świstewka się dopłaca, to wiemy. Tak, a... Czekaj, nic nie mów, ja wiem wszystko. Chcesz, żebym udawała twoją mamusię. Fu! Nie chcę. Boże, Siostra? Ja nie mam siostry. Nikt nikogo, proszę pani, nie będzie udawał. Ja chcę jak normalny, zdrowy człowiek, wie pani. Być przypiętym kajdankami. O, do tamtej rury, tam. I być smaganym bacikiem. ale chcesz do tamtej rury od kaloryfera? Tak. A nie chcesz na łóżeczku? Będzie ci tak troszkę wygodniej? Nie, no proszę pani, ja nie po to proszę o smaganie biczykiem, żeby mi było wygodniej. To nie. Dobrze, dobrze. No, twoja kasa, twoja rura. Dobrze. 300 jest tu odliczone. To ja już jestem gotów. Ty jesteś pewien, że chcesz te chłosty? Tak, poproszę. Dobrze, ja mam tutaj coś takiego specjalnego dla takich klientów. Podoba się? Nie. Tym to nie! Nie, to nie. O, tak. Nie. Halo. Proszę pani, halo. Może nie teraz, no. Jest. No halo, kochanie, cześć. No właśnie tak dojechaliśmy, tak. Słuchaj, bo tu tak woda już, tak, ten strumień, tak, jesteśmy. I nie za bardzo mogę teraz rozmawiać. Bart mówi, że po prostu telefon poszły ryby. No i bym zadzwonił później. Tak. No ja też ciebie kocham. No to papa. No. Co jest z Natką? Ona śpi. Jak śpi? No normalnie, bo to przez przypadek dostała właśnie rurą i łokciem. Tak. Jezus Maria, no tamuj to! Ale co z Natką? Dobra, ma puls, nic jej nie będzie, byłam pielęgniarką. A nikt przypadkiem nie powinien jej zobaczyć? No ale co tutaj jest do oglądania? Trzeba zawór zakręcić, to naprawić, ja dzwonię po chłopaka. Nie, stop! Żadnych chłopaków nie trzeba. Ja się tym zajmę, ja zapłacę, ja mam pieniądze. Mój kolega hydraulik mieszka niedaleko, on zaraz tutaj może być i on tak zrobi, że nic nie będzie widać. I rura będzie w ścianie także gładko, dobra? Za ile może być ten twój kolega? Dzień dobry. Pani śpi. No, ja nie wiedziałem, że ja tutaj przyjdę z robotą. Dla bezpieczeństwa zakręciłem główny zawór. No to gdzie jest awaria? Tam. No to widzę, że kolega nieźle zaszalał. No, to nie rozumiem, jak się można do rury przypinać, jak jest łóżko? A nie, to akurat normalne, że rura w sypialni urwana. Serio? Tak, ja to mam średnio raz w miesiącu. U nas nigdy. Dobrze, ale co z tą rurą? No tak. Zimno jej. No to tak. Rura do wymiany trzeba będzie kuć? Nie. Jakie kuć? Żadnego kucia tak, tutaj nie będzie. Nie, muszę, bo będzie potem kusiło. Przyjdzie kolejny klient, urwie znowu, mnie nie będzie, ja w Chorzowie robię. No dobra, w końcu nie ja płacę. No, więc tak, rura, kucie ściany, nowy zawór, razem 1000. Jak 1000? Miało być 500. Miało, ale się pozmieniało. Dobra, płacę. 100, 200. Dobra, chłopaki, załatwcie to między sobą. Ja wracam do pracy. Tylko jedna rzecz. Tak. Cicho z tym wierceniem. Ale proszę pani, bo on tu nie może zostać, bo będzie się kurzyło, piliło. No to zróbcie tak, żeby się nie kurzyło. A w sumie tak, ja mam taką japońską wiertarkę. Prosto z importu, taka cicha, z trybem. Za duży hałas jest. Co? Za duży hałas. No to załóż słuchawki.
A w ogóle świetny pomysł z tą folią. Nie będziemy w ogóle brudni. A, i ten, i już jesteśmy prawie w połowie, wiesz? Dużo szybciej idzie niż myślałem. Czekaj, bo ja, wiesz co, ja się też tak zastanawiałem. No? Co zrobimy, jak się okaże, że on wrócił? Spoko, sprawdzałem, jest pusto. Jeszcze godzinę go robimy. Nic się nie bój. Nie, no jedno. No już dobra. Pracujemy, a nie... Trzymaj! Trzymam! Policja już jedzie. Zadzwoniłam po policję! Wyłącz to wiertło! Co wy robicie, Loi? Oddam ci, uspokój się, przecież wszystko ci oddam! O kurwa. Ja przepraszam, może pani powtórzysz, bo ja nic nie słyszałem. Mówiłam, że zadzwoniłam po policję. Kurwa, wiedziałem! Wiedziałem, czego ja oczekiwałem, gotów na twój plan. Przestań, ale po co teraz na policję dzwoniła? A co miałam dzwonić po pizzę dla was? Proszę pani, a z tą rurą i z łokciem ja niechcący. A, niechcący. No właśnie, a poza tym jak miałaś wyjść, a my 2-3 godziny i kończymy, no. I co, i myśleliście, że wrócę i nie zauważę dziury wielkiej w ścianie? Oj, taką dziurę się zaszpachlowało, ja z wujkiem taką dziurę kiedyś. Wie pani, kto tam mieszka, tam w mieszkaniu Marian ja Cieślak. Ja wiem, kto tam mieszka, Marian Cieślak i co? Co on wam zrobił? Co on nam zrobił? Co on tobie zrobił? Co on nam wszystkim zrobił? Polakom przecież to jest polityk skorumpowany. On miliony nakradł. Tobie, mi, nerdowi. O, nerd mało co nie wylądował w więzieniu przez niego. Chcieliśmy odzyskać nasze wspólne pieniądze. Po prostu. Czyli wejść, zabrać kasę, wyjść i zaszpachlować, jak gdyby nigdy nic. No tak mniej więcej. Dobra, świetnie. Wchodzę w to. Co? Tak, tylko teraz tak. Pieniądze są chyba w piekarniku, bo wiedziałam kiedyś, jak coś tam ukradkiem chował. Albo w szafie w takiej starej walizce. No, ale co z policją? Właśnie, bo pani zadzwoniła na policję. Nie do końca. Ale jak nie do końca, czy do końca? Nie no, wysłałam SMS-a do kolegi policjanta. W sensie klienta, ale policjanta. Nie, to nie, to nie. Nie, no właśnie nie do końca takie nie, bo różnie można odczytać tę wiadomość. Ale to co pani tam dokładnie napisała? Jezus, pani przeczyta. Maria, no... No... przyjeżdżaj szybko, jest ostra jazda, potrzebujemy pomocy. Ale to nie... Jezus, to on. Dobra, ja go idę anulować, wy siedźcie cicho tu! A, połowa dla mnie. Jaka połowa? 1/3! Spokój się, co? Połowa czy więzienie? Sowa, kurwa, sowa! Co się tu, kurwa, dzieje? Gdzie jest Natka? Cześć, kochanie, chyba się bardzo stęskniłeś. Tu, nie, nie. No to przesuń się. Ten Alfons wam znowu groził? Nie, wszystko jest dobrze, naprawdę, nic się nie dzieje. Bardzo dobre były te pomidory faszerowane. Ale ja wolę paprykę. Kurwa, petaminuj się z dwóch czy... Dobra, odsuń się. Prąż. Gleba! Pederasty normalnie. Po coś mnie tu ściągnęła, co? Przecież ci mówiłem, żebyś pisała do mnie tylko w najbardziej wyjątkowych sytuacjach. A ja ci mówiłam, że przez przypadek. Przez przypadek? To co mnie, kurwa, wpisz mnie pod Z, nie wiem, jak Zorro. Żebyś mnie przez przypadek na gejowskie orgie nie ściągała. Kurwa, i teraz będę myślał o tych dwóch. Dur! Liska, możesz? Pewnie, myszko. Kurwa, no, ciśnienie mi skoczyło. Wiesz, ostatnio mnie strasznie jest łatwo mnie wkurwić przez te pieprzone protesty, bo naczelnik nie pozwolił napierdalać, bo jakieś skargi były podobno. Kurwa, i teraz jeszcze tych dwóch. Chodź. Dobra, to ja wiercę dalej. Idź tu! Czekaj chociaż, aż ten sierżant pójdzie. To idź, sprawdź, czy nie poszedł, daj znać. No właśnie się ubieram, idę sprawdzić. Co za człowiek? Misiu, a kiedy ty się ogarniesz w końcu? Mówisz o tym i mówisz. Oj, Liska, tylko ty mnie rozumiesz. Ty nie musisz już dłużej udawać. Hasło? Sanepid. To nie jest to hasło. Sanepid, mówię, proszę otworzyć.
Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Muszę zamknąć ten lokal. Ale jak to zamknąć? Ilu was tu jest? Proszę wszystkich zawołać. I proszę założyć maseczkę. Halo! Wszyscy do mnie! Ręce! Ej! Halo! A taki strój strażaka tu też macie? Dzień dobry. A co to jeszcze nie wszyscy? Co jest? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, jedna z pań, która tutaj pracowała, pani Angelina Stojak, zgłosiła się do szpitala z objawami. Test wyszedł pozytywny. COVID-19. O Boże, jak ona się czuje? Stabilnie, ale straciła węch. O Boże. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym musicie państwo najbliższy czas spędzić tutaj 10 dni. Co? Przepraszam, jakie 10 dni? Ja nie mogę. Ja mam syna, on ma szkołę online. Kto z nim lekcje odrobi? A przepraszam, kto za to zapłaci? No, ja na pewno nie. Ja przepraszam, bo ja też muszę do domu, do żony, do syna. Zróbcie nam testy. O. A tych negatywnych puśćcie do domu. Żona. O. Moja żona jest lekarzem i może mnie stąd zabrać do domu. Pańska żona nic nie może. Proszę nosić maseczki. Proszę dezynfekować często ręce. 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 A twoja żona zna twojego chłopaka? 10 dni kwarantanny w burdelu. Jak mus to mus. Bardzo dobrze. Drodzy państwo, tutaj proszę napisać swoje imiona, nazwiska, kontakty, z kim widzieliście się przez ostatnie 10 dni. Co pan myśli, że my tutaj zeszyt kontaktów prowadzimy? Ręce? Dziękuję. Proszę pana, my tutaj mamy gabinet psychologiczny i prowadzimy indywidualne konsultacje terapeutyczne. Proszę tak zapisać w papierach oficjalnie, dobrze? Oficjalnie? Dobra, jaki jest nowy plan? Plan? Jaki jest nowy? Czy my wyglądamy na facetów z dwoma planami? Jest koniec. Jak to koniec? Koniec. Ale co, koniec, koniec? Tak, to jest koniec, koniec. O nie, nie, nie. Dobra, ile ci zostało do przewiercenia? Nie wiem, z połowa, z 15 centymetrów. To jest 15 centymetrów. No to tyle nam zostało. Dobra. To robimy tak. Teraz odpuszczamy całkowicie. Zajmujemy czymś ich uwagę i ostatniego dnia kwarantanny kończymy dziurę. A cieślak? Co cieślak? Będzie, nie będzie? Ja wiem, kiedy on jest, kiedy go nie ma. Jak go nie ma, to go nie ma, a jak jest, to jest Zulą. Dobra, robimy to. Ale potem cię wykupuję. Się sama wykupię, jak to się skończy. Nie! Cię zajmuj planem, a nie pianą. Co ty robisz? Przecież zaraz jest śniadanie. Nie, ja się muszę stąd wydostać i... Co? Nie. No co nie? Przecież nie zostanę 10 dni w burdelu, oszalałeś. Dlaczego nie? No, obiecałem żonie, że na drugi dzień wracam. Ja wiedziałem, że ona jest najsłabszym punktem tego planu, ale no to powiesz jej, że cię węgorz elektryczny udziabał. Bardzo cię przepraszam, stary, ale akcja odwołana. Nie! Ula. Jezu.
Pan to pan. Tak, ja to ja. No przecież ja zawsze na pana głosuję. Co tam się dzieje? Tam? No. Niezłe jaja. No. Kwarantanna w burdelu. Kwarantanna, mówi pan. No. Oj, to bardzo niedobrze, bo widzi pan, Ula, moja asystentka, ona jakby to powiedzieć, tam pokój wynajmuje. Aha, no to nie może tam już wejść. No. Albo jak już wejdzie, to potem nie może wyjść. To nie jestem pewny, no muszę sprawdzić. W każdym razie panią też obejmuje kwarantanna. No a jak panią, no to pewnie i pana. A mnie nic nie obejmuje poza Ulą oczywiście. Chwileczkę, momencik, zaraz to zrobimy w ten sposób. No, halo? Ner, poczekaj. Idź sobie. No też, Maria, no wiesz od kogo. No, jest taka sprawa, rozumiesz, że jakąś kwarantannę czy coś takiego chcą zrobić mojej asystentce, a ona jest, rozumiesz, bardzo potrzebna. Hej, stój pan! Gdzie? Ale ja na chwilę tylko. Gdzie? No, proszę być odpowiedzialnym obywatelem i wracać mi do burdelu. Ale panie władzo, przecież... Już, bez dyskusji. Będzie mi tu dyskutował. O! Cały tłum. A, pan Marian. Idziemy. To tutaj. Dobry. Mandat jest 500 zł. Pan naprawdę to jest... 500 zł za raz za opuszczenie kwarantanny, dwa za stwarzanie zagrożenia epidemiologicznego. Pan... Ula, no, to co? To wszystko dobrze. Ula, Zurich. Ja. Zurich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ach, to jest lepsze niż reparacje. No dobra, słuchaj, jak się dobrze sprawisz, to na granach mają zmienić naczelnika sanepidu, to wiesz, no kto wie. Panie Marianie, no oczywiście, no, ja się polecam do wszystkiego. Ja w ogóle z Wielkopolski przyjechałem i tam na co dzień prowadzę kilka punktów aptecznych. Co się dzieje z ręką? Zasłaniam, bo nie mam maseczki, żeby nie dmuchać na pana. Pandemicznego? Tak. Dobra, nazwisko? Mądry. Przez N w środku mądry. Jak przez N? Gdzie N jest? M-O-N-N. M-O? M-O jak jest? To ma... Mon, jak Ministerstwo Obrony Narodowej. I Dry, jak doktor Dry. No, to pan może nie znać. Mądry. Następnym razem jest... wniosek jest do sanepidu. Do pana też mówię, tak. Wniosek jest do sanepidu na 10 tysięcy. Dobra, dokończymy jutro. O, do widzenia. O, kto to wrócił? Z podróży wracasz. Udały się? Opalony? Nie poznał mnie. Kto? Policjant? Cieślak. Aż zrujnował całą moją rodzinę i nawet mnie nie poznał, patrząc mi prosto w oczy. Cieślak cię nie poznał tam? No nie. Nie poznał cię, rozumiesz? Nie poznał cię, bo macie w dupie, rozumiesz? Walimy go teraz? Robimy robotę? Ale jak do roboty? Przecież nie będziemy teraz wiercić, jak policjant jest w mieszkaniu. Spoko, mam plan awaryjny, zaraz ci opowiem. Aha, i 10% ci zabieram za próbę nieudanej ucieczki od swojego przyjaciela, ponieważ prawie go wystawiłeś. Ha, może następnym razem trochę pomyślisz. Natka. Co my teraz zrobimy? Jak sobie poradzimy? Jak to, jak normalnie. Jesteśmy silne kobiety, mamy oszczędności? Nie, żadnych oszczędności. Robimy tak. Liczymy chłopakom normalnie stawkę godzinową, 3 dni spłacamy ABO, a potem reszta idzie dla nas. Nie spłacimy tak ABO. Oni nie mają pieniędzy. Jak nie mają pieniędzy? No nie mają pieniędzy, ale... No to czym ja zapłacę za lekcję Wojtusia, za czynsz, za lekarstwa dla babci? Ale chcą obrobić Cieślaka!
zwariowali! Cicho, mówię cicho! Ja wszystko wiem, będzie na nich. My się nie damy wyruchać, tak? Tylko im nie mów, że ci powiedziałam. Claro? Si. No tak, no. A ty czemu w ogóle teraz nie pracujesz? No bo jest druga zmiana. Co to za burdel? Pieprzysz się albo wypierdalać? A to jest klient nasz. On musi tutaj zostać niestety do przyszłej środy. To nie sanatorium. Trzeba płacić za każdą godzinę. Ale jak płacić? Przecież zamknęli nas. Kto was zamknął? No, sanepid. Jest kwarantanna. Jakie kwarantanny? No tak, Angelina jest chora, ma COVID. Dziewczyny, nie mówicie, nie piszecie, nic? No nieładne. Nieładnie. Szczerość w naszej rodzinie to podstawa. No właśnie, no bo to Angelina miała zadzwonić. A jak w pokojach? Nikt się tam więcej nie ukrywa? Nie. Nie, nie, nie. Przecież to nie mnie. Wykupuję Natkę. Co? Jak to wykupujesz? No, to nie Janusz Podlaski, a ty mi na szyjka nie wyglądasz. A ty mi nie wyglądasz na... Co, ty oszalałeś? Jezus, żyjesz? O Boże, co to za życie? Ty zostaw go, kurwa, może i gej, ale swój. Zaraz tu będziesz leżał na glebie. Co to za menda? Kurwa, komenda! Stołeczna policji, zaraz będziesz w czarnej, kurwa, dupie. W jakie? W żadnej. Romuś! Agresja 0, tolerancja 10. Dobra, panowie, słuchajcie. Pandemia cię nie, ale po 3000 i możesz się tutaj siedzieć. Ile? 1500 teraz, a na koniec kwarantanny drugie 1500. Razem 3000. Ok? Tarcza mi nie obejmuje, ani 500 plus. To nie PKD. Dobra? Hajs. Tylko tyle? Przecież nas zamknęli. Kurwa. Połowa dealerów na kwarantannie. Teraz agentura. Ja zbankrutuję. Zbankrutuję, kurwa. Dobra. Za 3 dni przyjdę po kasę. Tylko gęby w kubeł mnie tu nie było. Jasne? Mhm. A kto ci pozwolił usiąść? Czynsz. Co tak mało? COVID jest. A chuj mnie co obchodzi. No co ty jeszcze robisz? Iść po więcej. Pójdę sprawdzić, w jakim stanie są kobiety. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie w maskę. Słucham. Czy mogę prosić panią na słowo? Posterunkowy! Starszy posterunkowy Tomasz Basta. Dobra, spocznij. Panie sierżancie. Co mi kurwa strzelasz, mówisz? Co? Tomek!
Tomek! Romuś, człowiek. Tomuś, kurwa! Legionowo, 2017 szkolenie. Barak 17. Tak. Barak 17! Coś my tych gumowych demonstrantów napinżali. Co mi ten kołdrę żeś mi pożyczał przez... Potem. Pamiętasz? Wstrętne te Google. Noszę je 6 godzin bez przerwy. Panie Elizo, czy jest możliwa szybka konsultacja? Tak, teraz? Oczywiście. Ale to będzie podwójna stawka. A ile to jest? 600. Gotóweczką. Pani Elizo, w normalnych warunkach na pewno bym się zdecydował po tak przystępnej cenie. Ale teraz, po chwili zastanowienia, myślę, że jednak to za duże ryzyko. Pani wybaczy? Wybaczam. Do zobaczenia. Co pan tutaj w ogóle? Co pan robi? Tomuś, kurwa, lepiej 10 dni w burdelu z dziwkami, niż 10 dni w domu ze starą, z bachorami. No tak. A ty mówisz, że... Nie, zaraz, bo ty mówisz, że ty z matką jeszcze. Co kurwa z matką? Co kurwa z matką? Kryj ryj, co? Dobra. Może iść z matką, ale własny pokój mam. Dobra, nic ten. Wyrzucam kluczyk. A co ty, co? Co, nie chcesz tu z dziwkami? Nie. Stary, zdjąłeś maseczkę, nachuchamy na ciebie 10 dni, lekarz ci podbije kwarantanny? Nie. Robotę mam, wiesz, bo protesty. No ależ, kurwa, zdążymy, Tomy, zdążymy. A to płatne jest w ogóle? To w sensie... No, ten urlop tutaj. Płatne? Płatne. Pełny wymiar. Ej, kurwa, co? Czekaj, bo masz ładne perfumy takie. Pasuje do ciebie, w sensie. Tomek, zapamiętaj sobie. Każda kobieta tak. Lubi, jak jej mężczyzna ładnie pachnie. No, się wie. Drzewo sandałowe, kurkuma, goździk. I to kurwa nie z sieciówki. Aha. Normalnie z osiedlówki. Piękny bo... Tomek, pamiętaj. Kobiety lubią, jak mężczyźni pachną koniem. Dobra. Pamiętam, to legionowo jak ten. No, jak życie na pryczach. Obowiązkowo przemyśl to. Dobra. No, spierdalaj. I to jeszcze obejrzeć, bo... Pożycz 5000. Mam niekontrolowane wydatki, wiesz, koniec kwarantanny jest. Ale ty mi jeszcze 1000 nie oddałeś. Spoko, jesteś moim jedynym dłużnikiem. Chyba wierzycielem. Pożycz 5000. Bartek, ty się nigdy nie zmienisz. Ty się nigdy nie zmienisz, ja to wiem. Położysz 5000, no. 2000, tyle ci mogę pożyczyć. No dobra, 3,5? Kurwa! Nie targuj się ze mną, 2 i koniec. Położysz te 5000, no. Ja nie dobieram, ja już mogę wystawiać. Ja dobiorę. Dwie. Trzeba patrzeć na ręce, bo kolega szuruburu. No, dobra. To ja dobieram? Dobrze, ja nic nie wymieniam i możemy sprawdzać. No dobra, to pokazujemy. To ja mam 3. Ja też. Lepsza 3. Bart? Też mam 3 lepszą dziewczyn, więc mamy nie, tutaj... Przegrałaś! Zdejmujemy! Zdejmuj! No dobra. Dobra, słuchajcie, my to sobie chyba dokończymy w pokoju. Tak? No. Dobra.
A my? No to może ty też coś wiesz, bo tak od roku już... Od roku? No, żona nie lubi, jak się prześcieradło ściąga. Proszę nie poruszać moich problemów małżeńskich publicznie, tak? Dobra. Od roku? Misiu... Może tak, bo skończyliśmy w sumie grę, to wypadałoby zdrowie. Zdrowie. Nie ta dziurka. Znaczy, otwór. Po prostu źle weszło. Czemu mnie nie obudziłaś? Oj, chyba sierżant woła, coś chce. Liska! O, trzeba to sprawdzić. Hej! Co zrobisz z kasą? Kupię sobie wyspę. To ja kupię łódkę i będę pływał do ciebie. Bo wiesz, że ja zawsze wybierałem ciebie. Tak, po prostu chciałeś mi zrobić dziurę w ścianie. Nie no, nie tylko. Halo? Misiu? Misiu, słyszysz mnie? No co się dzieje? Gdzie ty jesteś? Spokojnie. Jestem na kwarantannie. Co? Na jakiej kwarantannie? A co, na rybach was łapał? Nie, z Bartem pojechaliśmy do sklepu i tam się okazało, wyobraź to sobie, że pani ekspedientka za kasą jest chora. A nie chcieli blokować sklepu i nas zamknęli w innym lokalu. A z jakiego lokalu? No, do zastępczego lokalu, no. Zastępczego? Ty ściemniasz. Ja nic nie ściemniam. Z Bartem nas zamknęli u jego koleżanek. Koleżanek? Nie, no ty chyba sobie żartujesz. No, koleżanki. No, one tam pracują w tym lokalu na godziny. Ty mendo jedna, ty chamie jeden. To dlatego telefonu nie odbierasz. Nie odbieram telefonu, bo po prostu tutaj nie ma ładowarek. Jest tylko jedna ładowarka. Ale co mi obchodzi jakaś ładowarka? To zawsze jak z Bartem na Mazury jeździcie, to na dziwki chodzicie, tak? Jakie dziwki? To są dziewczyny, studentki. Na wymianie, Erasmus. Bardzo porządne. A tak w ogóle to są i stare, i brzydkie, i w ogóle nie nęcące mnie. Mhm. To stare studentki widziałeś? Stare studentki widziałeś? To liście te studentki gotują. Kurwiasz jeden, no. Halo? No, cześć, mamo. Jak to opieka społeczna? Ale skąd oni się dowiedzieli, gdzie pracuję? Mamo, ja nie mogę teraz stąd wyjść. Zabiorą Wojtusia? Dobra, coś wymyślę. Pa. Połamiecie mi nogi? Za 30 miesięcy? Ale ja mam... zaraz przelewy mam. Przecież... To się chwilę opóźnia tylko, no. Jak to za dwa dni? 50 tysięcy za dwa dni? Przecież ja nie... Halo? Cześć, tu Liska. Z poradni. A, to ty. Możesz mi jakoś pomóc się stąd wydostać? No, normalnie to by było 300, ale teraz to będzie podwójna stawka. Nie, no żartuję.
Jak to nie mam zdolności? Przecież jeszcze miesiąc temu brałem kredyt. No, miesiąc temu! To proszę sobie policzyć, a teraz ile? Ile minęło? Jak miesiąc temu, to miesiąc! Przecież kredyt chyba mogę... Jak to nie mam zdolności, proszę mi powiedzieć? Jak mogę nie mieć zdolności, jeżeli miesiąc temu brałem od was kredyt? Tak? Dokładnie. No więc po prostu chciałbym wziąć kredyt. No a... Chwilóweczkę chociaż. A od czego wy jesteście? A proszę na mnie nie krzyczeć, dobrze? Czy pani jest z banku, czy pani jest z mafii? Chamem jakimś, grubym? Cholero jedna! Proszę bardzo, chcesz się przekonać, to się przekonasz. O! Jest tu Ula? Nie ma Uli. Jest tu niego. Nie no, ale ja muszę wiercić. Jak wiercić? Przecież on tam jest. Człowieku, chociaż raz trzymajmy się kurwa planu. Ale wy nie rozumiecie, że on mi połamie nogi? Oni mi połamią nogi. Nie rozumiecie tego? Ja muszę chociaż zobaczyć, co tam jest, czy nam się jakkolwiek to opłaca, no. Dobrze, dobrze, zgoda. Tylko, ale to chociaż poczekajmy, aż on sobie pójdzie, dobra? Wskok? Tak, wskok. Trochę mnie tylko połechtało, ale wiesz, budowlance mówią, że to nawet zdrowy na serce jest. Dobra, weź idź, powiedz im, żeby korków nie włączali. Dobra. Ja to naprawię jakoś. Wiesz co, bo to ty pewnie włączyłaś czajnik wtedy, jak Natka korzystała z suszarki do włosów i... Ja? Hmm? A kto wyłączył toster? Ja. No to wtedy korki poszły. No dobra. Czekajcie, nie! Nie, zaraz. Spokojnie, dziewczyny. Co, ja korków nie potrafię włączyć? No to co? MacGyver, kurwa. Cio, czekaj. Nie zdążyłam, przepraszam. Żyjesz? Tak. Jest okej. Nie ma prądu! Kurczę, chyba w całym pionie poszło. No tak. Dobra, słuchaj, ja już trochę nie mam siły. Jakbyś mógł trochę porobić, co? No, ale ty to dobrze robisz. To odpocznij trochę, to potem znowu. No. A, słuchaj. Słuchajcie. Trzeba się zająć tym sierżantem. On coś zaczyna węszyć, kurczę. No dobra. Gdzie z tym młotem, człowieku? A. Nie tak pozbyć. To i cię daj od razu aresztować. Słuchajcie, ja mam taki specyfik na trudnych klientów. Śpisz jak zabity potem. Można mu to dosypać do drinka, możemy zrobić imprezę. To jest bardzo dobry pomysł. Idź i syp. Dobra. Ale wódeczka. Takiej wódeczki to grzech nie spróbować. Tylko nie za dużo. Nie zasnął. Masz tego? Proszę jeszcze. Na zdrowie, kochani. Proszę bardzo. Żeby nikt nie zachorował. Nie. Ja po wódzie łapię agresora, dziękuję. Ale to nie jest woda, to jest szampan, misiu. Na zdrowie. Hej. Co, kurwa, pedał jestem, żeby szampana pić? Skąd wiesz, kim jesteś? A piwko? Nie wiem, whisky? To może jeszcze tej pizzy tutaj, tej jasnej. Proszę się częstować, jeszcze zostało trochę. To z soczkiem! Proszę, soczek. Jak nie woda, to soczek. Wszyscy. No ale... Wszyscy, no. Do dna! Zdrowie władzy. Zajebista impreza, kurwa, zajebista impreza. Kwarantanna, chuj, napiję się szampanika. Ta pani. No to jest Ula. Ula. Wyżej, mała, wyżej. Niemcy nie potrzebują wizy, bo są w Unii. Brother, you and me. Ty, a oni nam nie mówili, że ona jest ze Szlezwika-Holsztyna? Coś takiego, nie? Ty, ile ona kosztuje? 200, ale euro. A Niemki nie są tanie. Mercedes wśród dziwek.
No, albo Mercedes, albo Seicento, ale na mnie, kochanie, zawsze cię będzie stać. Ula! Ula! Ula, daj mi rękę. No, ale ty musisz do niej mówić po niemiecku. Ula, Hände! Hände hoch! Kiezi? Nicht kie. Nicht? Morgen? Ja, mogę morgen. Morgen, ja. Morgen wunderbar. Ja. Everybody singing together with me. It's my life. It's my life forever. No, a proszę pana, bo pan nam nie mówi, dlaczego pan został policjantem. Bo ja się lubię napierdalać, tak? Kurwa, zawsze lubiłem się bić. Biłem się już w podstawówce, biłem się na koloniach, biłem się w szkole, biłem się w domu, kurwa, wszędzie się biłem. I dlatego zostałem, do służb poszedłem. A, no to, bo to pan lubi służyć. Nie, kurwa, lubię napierdalać ludzi, rozumiesz? Rozumiem, proszę pana. Lubię i jeszcze mi za to płacą, kurwa, chujowo może, ale mi płacą jednak. Nie mam swój kask. Mam swoją tarczę, mam swoją pałę. Czasami mi pozwalają strzelać z gładkolufówki. Co to jest gładkolufówka? To jest taka broń... Kurwa! Przyszedł ten COVID jebany i wszystko pozamykali. Zamknęli wszystko. Stadiony mi zamknęli. Tiboli nie wpuszczali na stadiony, rozumiecie? Kurwa! Na szczęście pod koniec maja wyszli przedsiębiorcy na ulicę. To my ich jeb po prostu. Później wyszli narodowcy. Jeb! Później wyszły te lewackie. Kurwa, jeb! Nie, przepraszam, przepraszam. Wy to jesteście normalne takie, kurwy, porządne, prostytutki jesteście. Ja szanuję was, ja was szanuję, ale tych lewackich kurw nie, te lewackie kurwy trzeba... No pierdala! Dobra, zasnął. Dobra. Do roboty. Tak, Cieślak weekendy spędza z rodziną. No, uspokój się, uspokój się. Odrzuć emocje. Jesteś w rzece. Brodzisz po rzece. Nurt rzeki jest mocny, obmywa twoje stopy. Stopy odpoczywają. Ogarnia cię błogość. No, kurwa, jego była. Co tam się dzieje? Najpierw impreza, teraz wiercenie. Stulcie te ryje! Dajcie się człowiekowi zrelaksować! Noc chyba kurwa jest, nie? My już kończymy. Do widzenia. On wrócił! Ej! Wypuść emocje. Odrzuć je od siebie. Emocje, złe emocje są niedobre dla ciebie. Jesteś w rzece. Rzeka jest zimna, obmywa twoje stopy. Przyjemnie tutaj, tak pluszowo. Podoba ci się? Tak. A nie jest ci za ciepło? Nie, ja to lubię. Nawet jak jest sezon grzewczy, to ja podkręcam na piątkę. Ja lubię ciepło. O. Ty się wstydzisz? Nie, gdzie? Wstydzisz się? Nie, przecież ja mam żonę, ja mam dziecko. Ja też mam dziecko. No, syna zresztą. Ja też mam syna. To jak? Wojtusia. No. Widzisz, ile nas łączy? A ty wiesz, że jak tam będzie kasa, to ja się wycofuję?
Rzucam to. Ja już nawet kiedyś to rzuciłam, wiesz, na 2 lata. Pielęgniarką byłam. O. No, ale potem się urodził Wojtuś. A. No i ja nigdzie takich pieniędzy nie zarobiłam jak tu. No tak, no to tylko tu. No a poza tym, jak tak mężczyzna przytuli, to się tak cieplej robi na sercu. No bo po prostu trzeba sobie radzić jakoś w tej pandemii. Mhm. I właśnie ja się tak zastanawiałem, to jaki procent wam zabierają? No wiesz, jak ty teraz zapłacisz 300, to ja... Biorę... Jak? Słucham? Co? No jak ty zapłacisz 300, no to ja biorę 200, a oni biorą 100. A. O, no bo wy we 3 tu pracujecie, tak? No. I 5 dni w tygodniu, tak? No. To i się tak zastanawiam, jakby was było 6 i byście pracowały non-stop na 3 zmiany. 3. Tak. To byście mogły po prostu niezłą kasę wyciągnąć i ten. Ale ty dobrze kombinujesz. No. Bo ja jestem analitykiem finansowym i się znam na cyfrach i liczbach. A słuchaj, a to może ty byś chciał mi pomóc? Ja jak? Nie. A jak ty w ogóle masz na imię? Ja? Przepraszam. Jak masz na imię? Nadal wisisz mi 25 kafli. Wiem, ale mam informację, która jest warta 2 razy tyle. Powiem ci, ale jesteśmy kwita. Moment, moment. To ja ci powiem, czy jesteśmy kwita, jak mi powiesz, co wiesz. Smacznego. Dziękuję bardzo. Ed, nie uważasz, że on trochę za długo śpi? No, może tak. Dobry. Dzień dobry, smacznego. Mogę też? Mm? Ojej, dziękuję. Cześć. Cześć. Hej. Hej. A co on tak tam długo śpi? Mówiłam. Śpi, bo ma spać. Suchy kaszel? Przestańcie. To nie jest dobry kaszel. I co wy robicie? Przepraszam, ale musimy cię odizolować. Co? Ale poczekaj, od razu odizolować? Tak, właśnie. Tak, Liska, to jest dla twojego i naszego i własnego dobra. To jest za tym, żeby odizolować Liskę do swojego pokoju? Nie na jedzenie. No skór. To jakieś ciuchy są. Już idę. Ty. To ubrania. No. To szafa. I super. Masz torbę. Powodzenia. Ja pójdę do salonu pilnować, żeby sierżant się nie obudził, a ty, Natka, udawaj, że on ci robi dobrze.
Długo spałem. No tak. No to ja ci gratuluję. Jesteś milionerem. A ty tam wszystko przeszukałeś? Tak, wszystko. Nie wszystko. No ale jak to? No to wszystko przeszukałeś, czy nie wszystko? Ty jesteś chaotykiem. Tak nie może być. Wracam tam, idę tam po prostu jeszcze raz. Kurwa, od początku wiedziałem, że coś jest nie halo. Wszyscy macie przejebane pod ścianę. A tu kaloryfer? To kurwa pod kaloryfer, no! Gorące. O. Pana, spokojnie, bo to po prostu ja się zabawiałem z panią Natką i się rura urwała, a kolega jest hydraulikiem i próbował to naprawić i naprawił, ale trochę ściana oberwała, przy okazji jest dziura, a my to zaszczechlujemy, to nie będzie. Tak, a poza tym te pieniądze to żeśmy po prostu wygrali w pokera, ale to przecież chyba nie jest nielegalne, no. Chyba macie mnie za debila? Tynk, hałasy, dziura kasa, złodzieje. Będziecie się tłumaczyć na dołku. Roman, poczekaj! Ile ty wyciągasz w tej prewencji, co? Że co, słucham? Jaką będziesz mieć emeryturę? Poza tym to jest cieślak, to jest złodziej, hiena, polityk. My tak naprawdę poszliśmy odzyskać nasze wspólne pieniądze. Ten cieślak? Marian. Mów dalej. Cieślak. Nienawidzę skurwego syna. Przez niego obcinili nam dodatki. Pomogę wam. Ale połowa dla mnie. Co? Jak połowa? Jeszcze kurwa jakieś pytania? Nie. Synek, doświadczenie. Zrobiłem tyle wjazdów na chatę, że jestem w stanie znaleźć wszystko... wszędzie. Proszę pana, bo może po prostu właśnie wszystkiego mu nie zabierać, tylko tak jedną trzecią, bo to on nam nie odpuści. Jedną trzecią? Co ty, stary, robisz? Robisz skok życia i co, chcesz mu zabrać jedną trzecią? Wszystko mu zabierzemy. No ale to jest przecież cieślak, on nie odpuści, będzie nas ścigał i nie odpuści. No to trzeba go zabić. Co? Co? Nie, no to może go po prostu ugłuszymy. Ja mam młotek. No on ma rację. To jest Marian Cieślak, nie odpuści nam. Proszę pana, my nie jesteśmy mordercami. My nie jesteśmy nawet złodziejami. I my go nie możemy zabić, nie. Dlatego ja to zrobię. O kurwa. I dlatego biorę połowę. Nastąp się. Nie, ale on tam jest. Może poczekam, aż on wyjdzie po prostu, no. No żartowałem, no. Idę po broń. Co? Nie, kurwa. Ja pierdolę. Kurwa. Geld. Lufthansa. Schöne Geld. Ja, noch einmal. 1 Million Geld, Lufthansa. Wow. Ja. Oh, Ballon. Mach Ballon. Ballon? Ja. Ballon. Led Zeppelin. Hallo, wie geht's? Ja, was soll mein Bartoman? Ja. Er ist. Ja. Ja. Ich. Ja. 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 Ja.
Bart? No. Myślisz, że on wróci? Nie wiem, no mam nadzieję. Co? To mamy wszystko, spierdalamy. Że kurwa spierdalamy. Zostały jeszcze 3 słoiki, a zamrażalnika jeszcze nie sprawdzałem. Ale to może starczy. Co kurwa starczy? Wykonujecie panowie moje polecenia. Byście nawet denominacji nie ogarnęli. No dobra. Jak mi z tym spierdolisz, to cię znajdę. Wiem. Ich heiße Ulla. Ulla. Von Ulm. Von Ulm. Aus. Aus. Schleswig. Schleswig. Ja. Holstein. Ulla, 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 la. Eine kleine Nacht. Mam cię, myszko, złodziejaszko. Kto cię tu przysłał, paruwowocata? Gadasz mi, czy nie? Kurde. O ja pierniczę, to na haj było. Pamiętać, żeby na lo, no, na haj. Ty, Abeo. Przyjeżdżaj szybko, mamy problem. To jest dola sierżanta. Wróci, to sobie weźmie tego. Nie ruszamy. My stąd spieprzamy, bo ten człowiek jest jakiś pogrzany. 150 tysięcy dla nas, każdy po 50 tysięcy. Zgadza się? Tak. Tak, ale nie, poczekaj. Wyschowaj moją dolę, bo ja nie mam głowy do kasy. To jeszcze 5 dla mnie. Co? Ale przecież ja myślałem, że te ostatnie noce to były z sympatii. Tak, z sympatii, to ci przynocowałam. Słuchajcie, a może listce coś odpalimy? 15? Jak jesteś taki szlachetny, to sami odpal. Masz najwięcej z nas tutaj. Ja idę. Czekaj. Kurwa, a kwarantanna? No ale to jest 2-3 dni zostały. No ale jak? Przecież jak pójdziemy, to nie można. To jest kara wtedy. Ja to już nie wytrzymam. 30 tysięcy kary i do areszt. Uspokój się, Natka. Co? Jak teraz pójdziemy, to stracimy wszystko, co zdobyliśmy. Dobra, masz rację. To co robimy? No, dokończamy plan. Zalepiamy dziurę. A policjant? Wróci drzwiami. A. Co tak długo? Posprzątaj to. Jak on tu wlazł? No co ja wiem? Ja się tu kurwa nie czuję bezpiecznie, zwalniam cię. Marianku, jak to? A tak to. Nie będzie już hotelu na godziny. Masz czas do jutra. Przecież oni tam kwarantanny mają, nie mogą tak po prostu... No i chuj, załatwię papier sanepidu, wyrzuć śmiecia. Wynajmę ten lokal na punkt szczepień. To się teraz będzie kręcić. Ula! Achtung! Masz, oddaj tym lichwiarzom i więcej od nich nie pożyczaj. Nieźle namieszaliście, chłopaki, co? Powinienem was wywieźć do lasu. Ale jakoż was polubiłem. Żeby tak obrobić Mariana, pierwsza klasa. Więc spoko, będę was krył, ale połowa dla mnie. Nie no, czemu połowa? Masz problem? Nie, nie, jasne, to jest... Dobra, dawaj połowa, a potem wenocha. Nie mam czasu, koniec burdelu. Ale my nie możemy, przecież na kwarantannie ta aplikacja, policja zaraz... Kasa. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7. 7 i tam wcześniej było 5. 6 było. Nie mieszaj mi, to było 15. Tu idzie, tu idzie, tu idzie. Dzień dobry. Awansowałem na naczelnika, no. Przyszedłem zabrać panią Elizę Malik do szpitala. A wy możecie iść do domu.
Mam tutaj oświadczenie z sanepidu, moje własne, że państwa kwarantanna właśnie się skończyła. Nie, 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 zaraz. A ten pan to kto to jest? I w ogóle gdzie jest sierżant? Sierżant? To on już to no, poszedł, chyba już. Poszedł. Zresztą, co to ma za znaczenie? I tak nas puszczacie, to... Nie, stop, siadać mi. Ja tych żadnych kantów nie będę puszczał. Proszę mi w tej chwili mówić, gdzie jest sierżant. Ale przecież sierżant tutaj siedzi. Jak siedzi tutaj, to jest sierżant, się pugni w ten... Chwileczkę. Sztuka jest sztuka, tak? Za nadgodziny nam nie płacą. Ja za 15 minut mam fajrant. To gdzie ja go teraz będę szukał? Gdzie? Nie znajdę go. Mamy polecenie z sanepidu z samej góry, żeby oczyścić obiekt. Musimy wykonać. Nie. Proszę bardzo. Nie. Jak wykonać? Bez sierżanta nie idę. I w ogóle czuję zapach taki. Co? Odpiem się, kurwa. Co? To jest bardzo drogi perfum. To jest drzewo sandałowe to jest. I kurkuma. Gdzie jest sierżant? Mówię. Jaki sierżant? Nie mam pojęcia, kurwa. Sierżant, nie sierżant. Proszę. Już. No. Mówcie mi tutaj w tej chwili, gdzie jest sierżant. Gdzie skopałeś sierżanta? Śpi sobie. Gdzie śpi? W bagażniku. W jakim bagażniku? W samochodzie. Idziemy, chodź. Proszę bardzo. Już. Będzie mi tutaj gadał z tego. Zadowolony? Już. Proszę, idziemy szybciej idziemy. Pani Elizo! Dziękuję. Trzymaj się, stary. Ty, Natka, też. Zaraz ten lockdown cały się skończy i wszyscy zaczniemy od nowa. Powodzenia. No. Idziemy. Otwieraj. Ej, stój! Proszę. Dziękuję. To ja. A Wojtuś? Dobrze. Wszystko dobrze. Połóż się. Ja tylko po receptę. Proszę. Ale co? Wypuścili cię? Ja wiem, że to dziwnie wygląda, ale zemściłem się za naszą rodzinę na Cieślaku. Słuchaj, przebiliśmy się przez ścianę burdelu do mieszkania Cieślaka. Chyba najgłupsza wymówka, jaką słyszałam na świecie. No gdzie? No przecież to jest prawda. Ja przysięgam, mi się udało. Ale co? A? Jezus Maria, Bernard! Ale czekaj, ty wyciągnąłeś wszystkie nasze oszczędności? Nie, zrobiliśmy Cieślaka na 150 tysięcy. Po 50 tysięcy na głowę. No ale spokojnie, bo się pojawił sutener i zabrał nam połowę, to znaczy mi i Bartowi. A potem Bart wziął słoik sierżanta. No i dobrze, mu się też należy, wiesz. Uwolni się od tych wszystkich wierzycieli. Nóg mu nie połamił, bo już mu grozili, wiesz. Ale najważniejsze to teraz... Nasze pieniądze trzeba gdzieś schować. Patrz na mnie. Halo, nie wydawać.
Misiewczyku? Co? Ja to ciebie jednak kocham. Ty złodziejaszko mój! Poczekaj tutaj na mnie. Chwileczkę. Dobrze. Poczekaj chwilę. Złodziejaszek. Cześć. Dzień dobry, poproszę taksi na Ordynacką. Będzie kurs na centralny. Mhm. Ula. Szajse. Ja was, kurwa, jeszcze dorwę! Dzień dobry, my do Urwanej Rury. Up and gone. The voice on the phone.
I always faint when he catches like this.